Nie, 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 nie. Witajcie kochani bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu z trzecim sezonem The Mandalorian. I oczywiście ja na pewno, ale jestem święcie przekonany, że wielu, wielu z Was również czeka na nadchodzące Celebration, które już pojutrze, ale oczywiście obowiązki najpierw przychodzą, więc zajmujemy się dzisiejszym kolejnym odcinkiem, którego omówienie, oczywiście spoilerowe, będę chciał podzielić na trzy, powiedzmy, części, trzy też pewnego rodzaju akty, które pojawiają się w tym odcinku, ale najpierw chciałbym zacząć od jednej ważnej rzeczy, ponieważ oczywiście momentalnie po tym, jak odcinek wyszedł, jak zaczęły się pojawiać opinie, komentarze i tak dalej, bardzo dużo osób zaznaczało, że jest to filler, jest to zapychacz, jest to coś, co w pewien sposób nic nie wnosi do samego serialu. I no, nie mogę się z tym zgodzić, bo jakby sama założenie fillera jest taka, że jest to historia, która jest całkowicie nic nie wnosząca, nie ma żadnego znaczenia dla całej głównej, a biorąc pod uwagę to, co dzieje się w tym odcinku, przez no, mniejszą ilość czasu antenowego niż, powiedzmy, inaczej, przez mniejsze niż 50%, ale i tak ma to oczywiście gigantyczne znaczenie dla tego serialu, więc no, nie nazywajmy tego fillerem, bo to nie jest filler. Jakby ma elementy, które są sidequestowe, o czym będziemy mówić, ale no, jest to jak najbardziej pełnoprawny odcinek. I zacznijmy oczywiście od tej pierwszego, powiedzmy, aktu wprowadzającego, czyli tej takiej mini akcji z Mandalorianami, która była zaskakująco przyjemna. Znaczy się, cała scena jest sensownie poprowadzona, nikt tutaj nie podejmuje głupich decyzji. Oczywiście są emocje romantyczne, można by powiedzieć, w grze, ale mimo wszystko jest to całkiem solidnie zaprezentowane i moim zdaniem jest to naprawdę dobre wejście w ten odcinek, żeby zarysować nam, powiedzmy, tych Mandalorian, którzy odeszli od Bo-Katan. I jest tutaj tylko jeden aspekt, na który nie chcę narzekać, tylko który jest pewnego rodzaju dla mnie dowodem, ponieważ bardzo często przy filmach gwiezdnowojennych i nie tylko mówi się, że jest za mało obcych, że generalnie rzecz ujmując, nie widzimy tych obcych i czasami jest to jak najbardziej prawda, czasami rzeczywiście nie byłoby, nie stoi żadna przeszkoda, żeby gdzieś tam w tle czy nawet na drugim planie pojawiali się obcy, ale ten dzisiejszy fragment pokazuje nam dosyć mocno jedną rzecz, a mianowicie, kiedy zestawimy dwóch aktorów przebranych dosyć zaawansowane stroje obcych, ciężko jest wytworzyć chemię, znaczy się, oczywiście ta parka Quarenki i Mon Calamarianina no, pokazuje, że się kochają, te macki, powiedzmy, miziają Mon Calamarianina po twarzy, ale mimo starań i prób, szczególnie tej aktorki, zakładam aktorki, która wcielała się w Quarenkę, no ciężko tutaj tak mocniej pokazać chemię, więc albo więcej trzeba byłoby dorzucić hajsu do kostiumów, albo CGI bardziej, ale no generalnie rzecz ujmując, nie zawsze jest to możliwe. I nie mówię tego jako krytykę, nie mówię tego jako krytykę względem tego odcinka czy tego segmentu, bardziej chodzi mi o to, że no rzeczywiście nie jest to takie łatwe, jak może nam się wydawać i nie zawsze w pewien sposób możemy wrzucić możemy wrzucić obcych w pierwszoplanowe role emocjonalne i liczyć na to, że to rzeczywiście dobrze wejdzie. Ale to był tylko wstęp. Teraz przejdźmy oczywiście do tych dwóch głównych części, które wzbudzają różne emocje, zarówno jedna jak i druga, różnych fanów. No i pierwsza część to wspomniany przeze mnie wcześniej sidequest, a mianowicie Bo-Katan i Mando nie mogą spotkać się z, powiedzmy, najemniczymi Mandalorianami, dopóki nie pomogą Jackowi Blackowi. Tak, bo w tym odcinku, co mnie całkowicie zaskoczyło, pojawia się Jack Black, który gra byłego imperialnego, który został kochankiem, mężem, on już jest mężem, lokalnej władczyni planety, która żyje sobie w jakimś takim dystopijnym systemie, gdzie nikt prawie chyba nie musi pracować, tylko wszystko robią za nich, powiedzmy, droidy, no i generalnie jest problem z tymi droidami, no i Bo-Katan i Mandalorianin muszą rozwiązać tą kwestię, żeby dostać, powiedzmy, dostęp do swoich Mandalorian. I generalnie tak, i jest to side quest, jest to powiedzmy jakaś drobna przygoda, która ma nas doprowadzić i samo w sobie nie ma w tym nic, powiedzmy, dziwnego. Od takie wyciągnięte trochę motywy z dawniejszych seriali, gdzie co odcinek mieliśmy jakiegoś przeciwnika, jakiegoś potworka, jakieś wydarzenie i tak dalej, spoko. Nie mam z tym absolutnie rzeczy problemu. Ale potem robi się dziwnie. Mianowicie cały odcinek, no może nie cały, cała główna część tego odcinka skupia się na CSI roboty, ponieważ Mando i Bo-Katan szukają winowajcy, który powoduje, że droidy mają malfunctions i generalnie rzecz ujmując muszą rozwiązać tą zagadkę. I jest to tak
dziwne, jest to tak niespotykane w tym serialu, jest to tak zaskakujące, że ja się bawiłem fenomenalnie. Znaczy się, żebyśmy się nie oszukiwali. Tutaj nadal jest mnóstwo, moim zdaniem, niedopracowania. Skąd Bo-Katan wie, że akurat na tą musi Palantę polecieć? Czy o co właściwie chodziło temu głównemu doktorowi z Powrotu do Przyszłości? Dlaczego on właściwie psuł te roboty? Czy nie ufał po prostu byłym imperialnym? Czy rzeczywiście cała ta planeta opiera się na tym, że oni nic nie robią, tylko droidy? Nieważne, to jest jakby nieistotne, znaczy może być to istotne jak najbardziej, ale dla mnie najlepsze było to, że to autentycznie mnie wciągnęło, bo odetchnęłem w pewien sposób z radości czy z ulgi, bo mamy coś nietypowego, mamy coś dziwnego, mamy całą galaktykę, która może być pokazana w różny wszelki sposób. Kto powiedział, że taka planeta nie może istnieć? Kto powiedział, że nie możemy mieć jakiegoś dziwnego balu niczym z Alicji w Krainie Czarów, gdzie Jack Black polewa herbatę różnym obcym i grają potem sobie w pici polo z pomocą Baby Jody, który mocą rzuca jakieś tam rzeczy i tak dalej. Generalnie rzecz mówiąc, to wszystko jest dziwne, to jest niesamowite, jest poprowadzone w standardowy sposób, tak? Mamy dosłownie CSI, mamy szukanie jakichś z tych wskazówek, jakichś odcisków palców i tak dalej. Mamy to naprawdę i jest jedna z najlepszych rzeczy, która jest chyba jedną z najlepszych rzeczy, jaka ever pojawiła się w Mando, a mianowicie pub dla droidów, gdzie droidy piją olej silnikowy, w cudzysłowie, który odżywia im stawy. No po prostu jest to tak durne, że aż piękne. Jest to też rewelacyjnie wykonane, jakby... Dzisiejsza reżyserka Dallas Howard, jeżeli dobrze pamiętam jej nazwisko, naprawdę robi świetną robotę. Owszem, przy okazji dostajemy kilka głupotek, typu kiedy B2 ucieka przed naszą dwójką, Mando normalnie skacze, przewraca się, a Bo-Katan za każdym razem jak tylko może używa jetpacka. Nie wiem dlaczego, ale jest to w taki sposób śmieszne, dziwne, ale też pasujące się w to wszystko. I podoba mi się to. Jakby cała ta pompatyczność, cała ta dziwność, całe te powiedzmy takie jakieś gigantyczne, kosmiczne przesadzenia z rodu jakiegoś królewskiego, to na mnie najzwyczajniej w świecie działa. Również z drugiej powodu, bo z drugiej strony to działa, bo paradoksalnie relacja między Dinem a Bo-Katan jest naprawdę solidnie zrobiona. Nie dość, że mamy odniesienia do przeszłości, do poprzednich sezonów, gdzie mamy oczywiście dogadywanie się z Ugnautami, bo wystarczy jak cokolwiek mówisz do Ugnauta, wystarczy powiedzieć I have spoken i on od razu rozumie. To znaczy, śmieję się, nabijam. Ale z drugiej strony Mando, który kopie, powiedzmy, każdego przychodzącego droida i dogadywanie się z Bo-Katan, to naprawdę w jakiś sposób bawi. Oni mają jakieś relacje, jakoś żyją w pewien sposób, a nie rzucają do siebie tylko jakimiś sztywnymi, popatycznymi tekstami. Generalnie rzecz ujmując, to jest dziwne, ale to fajnie, że jest dziwne. To jest dobrze, że to jest dziwne, bo w pewien sposób ten segment daje mi taki mały cień niespełnionego snu, mianowicie tym, czym mógł być Mando, gdyby poszedł w innym kierunku i gdyby był takim proceduralem, takim, że w każdym odcinku coś innego się dzieje i po prostu Mando sobie podróżuje po różnych dziwnych planetach i niech ten Jack Black sobie serwuje ciasto i niech jego, powiedzmy, tam specjalistą od bezpieczeństwa będzie doktor z Powrotu do Przyszłości, który z jakiegoś powodu cały czas wspomina Dooku, jakby nie wiem, jaką on miał do tej pory kosę z Jackiem Blackiem, tak rozumiem, ale niech sobie to będzie, bo jest to dziwne, bo jest to inne, jest to zabawne, to jest żywcem wyciągnięte z komiksów o Dr. Afrze i to jest przyjemne, że widzimy coś innego, coś, co próbuje nam ukazać cały ten świat w nieco innym aspekcie, a nie tylko i wyłącznie, powiedzmy, Mando Imperium i tak dalej. Więc jak dla mnie ten segment jest absolutnie rewelacyjną rzeczą, jest cholernie dziwny, nie będę absolutnie temu zaprzeczał, absolutnie też się nie zdziwię, jak ktoś mi powie, że to jest absurdalnie głupie, rozumiem, ale dla mnie jest to naprawdę świetna rzecz i chyba jedna z najlepszych, jaką do tej pory dostaliśmy w całej historii serialu The Mandalorian. No i teraz przechodzimy do tej drugiej części, która pcha nam fabułę do przodu, całego sezonu tak naprawdę, więc to jest dowód na to, że ten odcinek nie jest filerem, ale dobra, zostawmy to, ponieważ Bo-Katan ostatecznie konfrontuje się ze swoim byłym zastępcą, teraz przywódcą Mandalorian, no powiedzmy wysoko postawionym, o władzę tak naprawdę. I cała ta sekwencja, te kilka minut, które dostajemy, jest takim troszeczkę dla mnie miniaturką tego, dlaczego czasami, dosyć często, mam problem z tym serialem. No bo najpierw mamy tą walkę, która no nie jest zła, ale też absolutnie jakoś dupska nie urywa, nie jest w nic, nie jest takiego niesamowitego. Ot, mamy po prostu pokaz standardowych gadżetów mandaloriańskich, rakiety, jetpacki, tarcze, miotacze ognia. Dobra, okej, okay, wszystko to jest. I w pewien sposób przechodzimy do tego, kto właściwie ma być władcą Mandalory. I tutaj
zostajecie pokonani, wy, mam na myśli jako Mando, jako kruczkiem prawnym. Bo coś, co kiedyś było dowcipem, coś, co kiedyś było lekkim memem na zasadzie kto w Clone Warsach kogo zabił i czyli tak właściwie jest Darksaber i kto powinien być władcą Mandalore, tutaj jest autentycznie wykorzystane przez Dina i przez Bo-Katan. I jest to tym bardziej absurdalne trochę dla mnie, biorąc pod uwagę, że w Rebelsach Bo-Katan dostała miecz od Sabine i wszystko było cacy, ale teraz nagle wszystko nie jest cacy. To naprawdę jest strasznie dziwne. Cały czas nie do końca kumam, dlaczego ci Mandalorianie odeszli od Bo-Katan i po prostu to jest niesamowite, biorąc pod uwagę, że dosyć często, znaczy może nie dosyć często, ale mocno było zaznaczone, szczególnie w poprzednim sezonie, nabijanie się z powiedzmy Mandalorian tych fanatyków, którzy this is the way i tak dalej, a jednocześnie jesteście tak ślepo zapatrzeni w to, że ona ma miecz świetny. To nawet nie jest tak, że Bo-Katan i przyszła i powiedziała, ej, możemy odzyskać Mandalorę. Ja was zaprowadzę, wszystko będzie cacy? Nie, tylko Darksaber. Jakby powiedziała, że idą na pewną śmierć, to też by za nią poszli, bo Darksaber. Swoją drogą, zastanawia mnie bardzo, dlaczego Bo-Katan w tym odcinku mówi, że potrzebujemy takiej floty wojennej po to, żeby odbić Mandalorę. Jakby, no, tam nic wam nie grozi. Znaczy się pewnie będzie groziło, bo pewnie Imperialni się pojawią, ale w tym chwili brzmi to w pewien sposób dziwnie. I to jest w pewien sposób jakby przeszkadzające, bo ci Mando są strasznymi hipokrytami i jest to takie, jakby, okej, fabularnie to jest wbudowane to wszystko, jest to wbudowane w jakiś sposób w drogę Bo-Katan i tak dalej oraz Dina, który odnajduje swoją drogę, którzy się dogadują i to jest dobra, to jest rozwijanie systematyczne fabuły w tym sezonie jak najbardziej. Jest jednak drugi problem, który mi przeszkadza, taki bardziej techniczny. Tak jak ten poprzedni segment bawił mnie, bo w pewien sposób rozluźnił pośladki, w pewien sposób poszedł na jakieś szaleństwo, poszedł na jakąś zabawę, pokazał nam coś żywego, coś pomysłowego, tak w momencie, kiedy Mandalorianie rozmawiają z Mandalorianami, mam wrażenie, że wszyscy robią w ten sposób i wszyscy są poważni, bo to jest This is the Way, albo Mandalore, albo nasze legacy i tak dalej. I oni wszyscy wyglądają tak sztucznie. Jakby oni próbują pokazać, jakimi to oni są wojownikami, jacy to oni są honorowi i tak dalej, i tak dalej. Tylko jak 20 razy powtarzasz, że jestem potężny, no to wszyscy sobie zdają sprawę, że to jeżeli 20 razy musisz to powtarzać, to coś z tym jest nie tak. Tutaj mógłby być jakiś ten cytat z Gry o Tron albo z innych dzieł, które mówią, że jak wiele razy mówisz, że jesteś królem, to nie jesteś królem. No nieważne. Rozumiecie, zakładam, że o co mi chodzi. No i z drugiej strony też to trochę dziwnie wygląda, bo ile sama flota wygląda dobra, imponująco. Mamy tam ten imperialny cruiser, mamy Gozanti, mamy te statki mandaloriańskie. Okej, trochę tego jest. Tylko w momencie, kiedy nasza dwójka się naparza, a potem kiedy Ahsoka, Bo-Katan oficjalnie podnosi mieczyk i pokazuje, że jest przywódczynią, tam jest pokazanych może 6-8 Mandalorian i znowu mam takie wrażenie, no dobra, statystów może nie było, bo są drodzy, okej, okay, ale nie można było tego w jakiś sposób dorzucić w CGI, jakoś tak po prostu znowu mam poczucie, jest jak z poprzedniego odcinka, gdzie mieszkańców na Navarro było 30-40, a tutaj Mandalorian mamy 10. Dobra, może byli na jakimś statku, może gdzieś tam spali, może byli na misji, niech będzie, okej. Okay. Generalnie rzecz ujmując, ta końcówka jest jak najbardziej ważna odcinkowo, popycha nam do przodu tą główną fabułę i pokazuje nam, co się może właściwie dziać, ale znowu jest taka sztucznie poważna. Jakby Andor od początku był poważny i to wgrywało się w jego, a tutaj mamy w pewien sposób takie budowanie bez obrazy dla fanów Mandalorian, ale jakbym miał 14 lat i o, oni są super cool i poważni, bo są super cool i poważni, bo mówią jak poważni wojownicy. I jakby to już jest dla mnie męczące, to już jest takie albo nieumiejętność napisania, zakładam, albo pokazania tego, że kim rzeczywiście są ci Mandalorianie. Więc ta końcówka nie jest zła, bo ona spoko, dobra, dokończa nam te niektóre wątki. Darksaber jakkolwiek durny sposób, ale jest przynajmniej dokończony, niech już będzie, zakończmy ten temat. No i przejdźmy, zakładam, do jakiegoś podsumowania całego sezonu. A jakie będzie podsumowanie sezonu? No wygląda na to, że może będziemy mieli jakiś timeskip, że nasi Mandalorianie się zbiorą i na przykład teraz ci Mandalorianie nowi połączą się z sektą i razem na pielgrzymkę polecą na Mandalorę, a na Mandalorze albo w trakcie zatrzyma ich Nowa Republika, która będzie, zabraliście nam Gideona, albo już bezpośrednio Gideon, który stwierdzi, mam z wami z jakiegoś powodu kosę i przeszkadzacie mi i na przykład chce znowu Baby Yoda albo po prostu chce się zemścić. Zakładam, że w tą stronę to będzie szło. No też pamiętajmy, że jest czwarty sezon, znaczy będzie czwarty sezon Mandalorianina, więc też zakończenie może być dosyć mocno otwarte.
Czy Mandalorianie będą żyli sobie w jacyś wykluczeni od Nowej Republiki? No biorąc pod uwagę, jak do tej pory Nowa Republika jest pokazywana, wątpię, żeby była w stanie zebrać jakieś wielkie siły, żeby pobić się z Mandalorianami. Raczej zakładam stronę z resztkami Moffa Gideona i Moff Gideon zrobi coś takiego, że wszyscy Mandalorianie będą go ścigać i Din Djarin będzie znowu wysyłany, żeby ścigać Moffa Gideona. Tak zakładam mniej więcej, że w tę stronę pójdą te dwa ostatnie odcinki, no ale oczywiście jak finalnie z tego wyjdziemy, no to przekonamy się już wkrótce. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi drodzy, za dzisiejsze spotkanie, za to, że razem wskoczyliśmy do tej jamy królika i wskoczyliśmy do świata Alicji w Krainie Gwiezdnych Wojen z Jackiem Blackiem, chociaż na chwilę, co jak najbardziej oceniam na plus. Reszta rzeczy, początek całkiem spoko, końcówka typowo mandaloriańska, tak naprawdę po prostu. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi drodzy, do zobaczenia już wkrótce na następnych materiałach i jak zawsze, niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!